Nie miałam powodów do narzekań, jeśli chodzi o miejsce do trenowania. Moje rodzinne okolice, w których spędzałam większość czasu, tylko zachęcały do przebywania na świeżym powietrzu, głównie w lesie czy w ogrodzie. Okres izolacji był też dla mnie okresem poświęconym na rzeczy, na które do tej pory nie miałam czasu, czyli głównie na regenerację i wzmocnienie mięśni, a do tego nie potrzebowałam sali szermierczej. Nie miałam takich ciężkich dni, no chyba że chodzi o dzień lenia czy dzień piżamy, to tak, jak najbardziej miałam takie dni. Na pewno za treningiem szermierczym, który w normalnej rzeczywistości był dla mnie jak amen w pacierzu. Tęskniłam za kolegami, koleżankami z drużyny, za trenerami, za rywalizacją na treningu, za tą adrenaliną, za obmyślaniem taktyki. No to są naprawdę super emocje i na pewno każdy sportowiec mnie tutaj świetnie rozumie. I dzisiaj mogę się tym cieszyć już na co dzień, bo wróciliśmy do treningów i mogę powiedzieć, że jestem w swoim żywiole. Czy przytyłam? Nie przytyłam, wręcz przeciwnie, nawet udało mi się kilka kilogramów zrzucić. Jako perfekcyjna pani domu odnalazłam się w kuchni i myślę, że z niejednego przepisu Magda Gessler mogłaby być zadowolona. Tak, zmieniła bardzo dużo. Do tej pory moje życie było pewnego rodzaju wyścigiem na trasie trening, praca, praca, trening. A dom traktowałam jako miejsce, w którym mogę się wyspać i zrobić pranie. Zaczęłam na pewno cieszyć się i doceniać małe rzeczy, które spotykały mnie na co dzień, w tej normalnej rzeczywistości. Samo wyjście do sklepu wywoływało u mnie uśmiech na twarzy. Oczywiście nie robiłam tego zbyt często ze względów bezpieczeństwa. Na pewno było to dla mnie duże zaskoczenie, że tak małe rzeczy mogą człowiekowi sprawić radość.